Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moja, moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Wołam swoje owce po imieniu i wyprowadzę je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, bo do dziś błagam Cię. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Albert Camus w słynnej Dżumie, używając alegorii, opisuje stan oblężenia miasta. Ludzie bronią się bohatersko, ale w pewnym momencie poddaje się, odchodzi ksiądz, kapelan. I wówczas padają jakże wymowne słowa. Oto teraz ludu zostałeś sam. Drodzy, dzisiaj niedziela dobrego pasterza, niedziela powołaniowa, niedziela naszej troski w modlitwie, w stylu życia, w rozmowach z młodym pokoleniem. Aby nie zabrakło im odwagi i poszli za głosem pasterza na jego wyłączną służbę w kościele, w powołaniu do kapłaństwa, do życia zakonnego, do życia konsekrowanego. O to będziemy się modlić, szczególnie przez ten cały tydzień w całym kościele katolickim. A w dzisiejszą niedzielę dobrego pasterza rozważamy, jak ważny on jest w naszym życiu. Powyższe słowa wprowadzenia, zaczerpnięte z literatury światowej, to przecież nic innego jak echo słów słamego Jezusa, pasterza. Powiedział:
uderzą pasterza, a rozproszą się owce. W jakim stanie jesteśmy dzisiaj jako Kościół? Czy jako rozproszone stado? Czy jako jednak ci, którzy chcą znać pasterza, wsłuchują się w jego głos, idą za nim? Kiedyś miałem możliwość obserwować w górach, w Beskidach stado owiec i pasterza. Turyści podchodzili, oferowali owieczkom bochenki chleba, smakołyki. Owce nawet nie powąchały, nawet się nie zwróciły do tych ludzi. Ale kiedy pasterz wyciągnął coś drobnego, natychmiast wokół niego się skupiły i chętnie jadły z jego ręki. I jeszcze jedna zastanawiająca rzecz. Czasami kilkaset sztuk w stadzie owiec, dwa przyłudzone psy i jeden pasterz. I cała ta gromada bezpiecznie przemieszcza się z miejsca na miejsce, często po stromych górach, urwiskach i idzie za pasterzem. I można powiedzieć, że owce na tym dobrze wychodzą. Nie żałują, że słuchają pasterza. A jak jest z nami? Czy nie bywa, że co jeden to mądrzejszym w stadzie Chrystusowym? Mamy tego w historii aż nadto dowodów? Mamy tego aż nadto w dzisiejszym świecie? Wystarczy wskoczyć na internetowe strony, gdzie jawią się fałszywi pasterze, mówiący rzekomo jedyną słuszną prawdę. Ale to jest też pytanie dla nas, którzy czujemy się w centrum Kościoła, trzymamy się pasterza Jezusa. Czy my Go dobrze znamy? Czy Go poznajemy? Dożyliśmy czasów wysłuchać niedzielnego kazania, mniej czy bardziej mądrego lub głupiego, mniej czy bardziej naukowego, czy do serca, jak mówimy. To już za mało. Trzeba więcej tej strawy duchowej. Trzeba szukać samemu. Często dzisiaj ludzie mają fałszywy obraz pasterza, fałszywy obraz Boga, wyuczony przez regułki katechizmowe gdzieś z dzieciństwa, przez ludzi, którzy tak, a nie inaczej na Pana Boga patrzą. Trzeba nam znać pasterza. Bo jeżeli go będziemy znać, coraz lepiej poznawać, to będziemy za nim bardziej szli, będziemy bardziej do niego lgnęli. Jezus mówi dzisiaj także o sobie, że jest bramą do owczarni. Badania naukowe z czasów Chrystusa mówią między innymi o takim prawdopodobieństwie, że owce na noc były zapędzane do swoistej zagrody ułożonej z kamieni, a pasterze tworzyli żywą bramę. Kładli się na ziemi, spali w miejscu, gdzie mogły owce wejść lub wyjść. Zapewniali im, tym owcom, bezpieczeństwo. Taką bramą jest Chrystus. On zapewnia nam bezpieczeństwo. Podpowiada nam dzisiaj: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Słuchajmy naszego pasterza. Amen.